prawda, takim sukcesem, że po raz 41 organizujemy co roku Dni Brochu i Puszczy Białej. Niektórzy się pytają, dlaczego Puszczy Białej? Proszę Państwa, pytanie jest bardzo proste. Otóż dlatego, że prawie 75% powierzchni naszej gminy to jest Puszcza Biała. Szanujemy ją, lubimy ją i wiemy, że Państwo do nas dlatego przyjeżdżacie. Dlatego nasze dni nazywają się Dni Brochu i Puszczy Białej. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w sposób szczególny powitam na tegorocznych 41 dniach Brochu i Puszczy Białej. Serdecznie witam księdza prałata Jarosława Chrynaszkiewicza, proboszcza parafii Broch. Proszę Państwa, ksiądz się może troszkę spóźnić, telefonował do mnie, że tam ma jakieś uroczystości w kościele, ale serdecznie go powitajmy, na pewno do nas przybędzie. Serdecznie witam pana Józefa Rostkowskiego, wicestarostę Ostrowskiego. Serdecznie witam pana Krzysztofa Michalca, wójta gminy Szulborze Wielkie. Witam bardzo gorąco pana Sylwestra Runo, przewodniczącego Rady Gminy w Brochu wraz z radnymi i sołtysami. Serdecznie witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Broch. Witam pracowników Urzędu Gminy w Brochu. Serdecznie witam pana brygadiera Janusza Iwanowskiego, komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Serdecznie witam aspiranta sztabowego pana Marcina Kędzierskiego, zastępcę komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej. Serdecznie witam pana Piotra Uścian-Szaciłowskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Nie widzę, ale potwierdzam swoją obecność. Może przybędzie troszkę spóźniony. Bardzo gorąco witam pana Hieronima Pakulskiego, prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna wraz z małżonką. Serdecznie witam panią Ewę Puścion, dyrektora Banku Spółdzielczego Oddział Broch. Serdecznie witam panią Dorotę Sudę, kierownika placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej, jednocześnie przewodniczącą Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Serdecznie witam. Serdecznie witam panią Magdalenę Kaczmarek, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej. Serdecznie witam pana Krzysztofa Winiarskiego, dyrektora zarządzającego Zespołem Młynów Jelonki w Jelonkach. Witam pana profesora doktora habilitowanego Benona Tymka wraz z panem Władysławem Radkiewiczem, kapitanem żeglugi wielkiej. Witam serdecznie pana. Serdecznie witam pana Włodzimierza Krucińskiego, profesora nauk weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Serdecznie witam. Witam panią doktor Ewę Kępkę, wykładowcę Akademii Sztuki Wojennej. Witam panią Adrianę Rukat, prezesa zarządu lokalnej grupy działania Zielone Sioło. Serdecznie witam. Witam pana Grzegorza Nadratowskiego, wiceprezesa zarządu lokalnej grupy działania Zielone Sioło. Witam panią Marzenę Kosiorek, przedstawiciela Mazowieckiej Izby Rolniczej. Witam panią Jolantę Ździech, przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Brochu. Potwierdzam swoją obecność pan Andrzej Matuszyński, prezes grupy EuroZ.
Jeżeli go nie ma, to też go serdecznie powitamy, bo prawdopodobnie dojeżdża z Warszawy. Serdecznie witam zasłużonego dla społeczności lokalnej mieszkańca miasta i gminy Brok, pana Krzysztofa Marczyka. Serdecznie witam panią Halinę Szmajdę, kierownika zespołu Jarzębina. Witam przedstawicielki koła gospodyń wiejskich sołectwa Laskowizna, panią Edytę Wrzostek i panią Gabrielę Stron. Serdecznie witam przedsiębiorców z terenu gminy Brok. Witam młodzież szkolną wraz z rodzicami i opiekunami. Szczególnie gorąco witam sponsorów dzisiejszej imprezy i chciałbym, proszę Państwa, z tego miejsca bardzo serdecznie sponsorom podziękować. Dzięki Waszej hojności możemy 41 dni w roku i Puszczy Białej zorganizować w takiej formie, jak to Państwo zobaczycie. Serdecznie witam media obecne na dzisiejszych dniach w roku i Puszczy Białej. I bardzo gorąco witam mieszkańców miasta i gminy Brok oraz wszystkich obecnych na naszej dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, 41 dni Broku i Puszczy Białej uważam za rozpoczęte. Życzę wszystkim przyjemnej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo.